Oddaj krew, zostań bohaterem to kolejna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przeprowadzona w Bełchatowie. Głównym jej założeniem jest propagowanie idei krwiodawstwa, transplantologii oraz zdrowego trybu życia. To nie jest slogan, naprawdę, no bo są, pomagają, ja to zawsze powtarzam, że nie ma leku, który zastąpiłby krew. Musi być osoba, która przyjdzie i dla drugiej osoby odda. To bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy poszczególne stacje sygnalizują brak krwi i chętnych do jej oddania. Krwi generalnie jest za mało. Dużo za mało pobieramy, za mało krwiodawców w stosunku do potrzeb. Dlatego wszystkie takie akcje przynoszą jakiś skutek i są bardzo mile widziane, prawda? Tym bardziej zbliża się sezon letni, wypadków więcej, ludzi chorych też więcej. Także każda okazja dobra do oddania krwi. Ci, którzy dzisiaj postanowili zgłosić się i wziąć udział w akcji, podkreślają, że nie czują się bohaterami. Pomagają innym, bo czują taką potrzebę. No zaczęło to się parę miesięcy temu. Siostra mnie namówiła na taką akcję. W sumie no tak bezinteresownie, ale samemu można pomyśleć, że kiedyś może się to nam przydać i z tego względu postanowiłem pomagać też i w taki sposób. To który to jest pobór? Czwarty. Jest strach czy nie? Nie, pierwszy raz był mały strach, ale nie ma czego się bać. A mogę zapytać, hasło tegorocznej akcji to jest oddaj krew, zostań bohaterem. Czuje się pan bohaterem? W sumie no tak tego nie odczuwam, ale no można to tak powiedzieć. W sumie no się pomaga innym. No. Ale jest taka chęć właśnie, jest ta satysfakcja? Coś się na pewno odczuwa, że komuś się pomogło, bo na pewno ta krew nie jest na marne. No są osoby regularnie oddające krew, ale cieszymy się bardzo z takich dawców. My to nazywamy dawcy pierwszorazowi, którzy do nas trafiają pierwszy raz, bo część z tych ludzi czasami przyjdzie pierwszy raz, a część zostaje, że potem też przychodzi raz na kiedyś oddać tą krew. Niektórzy oddawanie krwi traktują w kategorii dobrego uczynku. Inni oddają, bo kiedyś sami jej potrzebowali. Po prostu kiedyś potrzebowałam krwi. I tak zostało. Warto pamiętać, że krew ratuje życie nie tylko ofiarom wypadków, pacjentom oczekującym na operację, ale również jest niezbędnym elementem leczenia osób cierpiących na szereg poważnych chorób.